Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Panel kontrolny DOS i ostatnie jego dwie zakładki. Pierwsza języki i druga będzie dotycząca pomocy. Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Teraz zajmiemy się kolejną zakładeczką, składającą się z bardzo niewielu pozycji. Także materiał będzie dosyć krótki. Przechodzimy na pulpit w tym celu. Windowsem, pulpit, widok folder lista, mój komputer, 2z48. I tradycyjnie, jak to zawsze we wszystkich plikach mówiłem, klawisz DOS i litera J. Wchodzimy na panel kontrolny, w moim przypadku do zasobnika systemowego, gdzie wybiorę sobie podmenu. DOS menu kontekstowe, o, opcje podmenu, narzędzia, język podmenu, J. I zajmiemy się właśnie zakładeczką język. Kto nie ma zminimalizowanego DOS-a, a takie osoby bywają, klawisz Alt i dwa razy strzałką w prawo i jesteśmy na zakładce języki. Język. Rozwijamy to. Język DOS podmenu. J. Pierwsza pozycja język DOS. I to po rozwinięciu powoduje tyle. Angielski Stany Zjednoczone. A. Angielski Stany Zjednoczone. Po instalacji anglojęzycznej wersji DOS-a mamy tą pozycję zaznaczoną i wtedy DOS jest mówiący angielskim syntezatorem mowy i wszystkie informacje są z polskiego systemu, ale czytane angielską syntezą mowy. Polski zaznaczone, P. Polski zaznaczony, dlatego że jest nałożona nakładka spolszczająca i używany do tego jeszcze polskojęzyczny syntezator Agata. I tutaj w zasadzie to już jest tyle. Zaznaczamy język polski. Przykładowo, kiedy to powinniśmy zrobić? Jak zainstalujemy sobie SAPI 5? Jeszcze nie zlokalizowaliśmy profilu dokładnie. Wybieramy sobie SAPI 5 i może się zdarzyć tak, że pojawi nam się w profilu SAPI 5 głos o nazwie SAM. No i wtedy mamy polski tekst czytany angielską mową. Oczywiście SAM ma bardzo nieciekawe brzmienie. W związku z powyższym jest to naprawdę trudne, żeby to zrozumieć, co on tam mówi. I wtedy musimy wybrać sobie Agatę i gdyby się złożyło, że ona jeszcze nie chce mówić po polsku z jakiegoś powodu, to musimy przejść tutaj właśnie, do tejże zakładki, wybrać język polski, zatwierdzić to Enterem. I wtedy od tego momentu już syntezator powinien być mówiący z polskim językiem, czyli wprost Agatka nasza. Język DOS podmenu. Profile głosowe podmenu. P. Profile głosowe. Też pod menu, dlatego że mam już kilka zrobionych. W odróżnieniu do tego, co było wcześniej, we wcześniejszych wersjach DOS-a, mamy profile głosowe, a nie jeden głos domyślnie zapisany w konfiguracji i tylko jeden jedyny słuszny nam się uruchamiał. Tutaj mamy przygotowane kilka. Ile chcemy, możemy sobie je zapisać. Wybrać później skrótem klawiszowym wybór syntezatora mowy, wskazać profil, zatwierdzić Enterem, no i pracować, w jakim języku byśmy nie wybrali sobie. Pamiętamy tylko o tym, że po wyborze syntezy mowy i zrestartowaniu DOS-a wraca nam do tego samego, co był DOS zamykany, czyli że jeżeli zmieniliśmy na anglojęzyczny, zamknęliśmy komputer albo DOS-a tylko i uruchomiliśmy ponownie, my ponownie będziemy mieli syntezę mowy Loquence. Tak to działa, czyli nie ma już jedynego domyślnego syntezatora mowy. I teraz zajrzyjmy, co my mamy tutaj w tych profilach. Oczywiście na początek będą te profile głosowe, które sobie już sam podefiniowałem, bo używam kilku. Primary, P. Primary, czyli podstawowy. I tutaj akurat nie chciało mi się zmieniać nic. Wybrałem rosyjski syntezator Nuance. Eloquence, E. No wiadomo, to jest standardowy dodawany do programu DOS. SAPI 5 zaznaczone, S. SAPI 5. Tutaj mam wskazaną Agatę. Mam trzy syntezatory w tej chwili, bo mam SPK i SPK F2. No ale w tym miejscu mam Agatę. SPAK, S. Teraz mam antiksowskiego SPIKA. SPAK,
E. Teraz mam właśnie drugi syntezator wybrany z SAPI 5 i zapisany taki profil pod taką nazwą. Zaraz pokażę, jak to się robi, aczkolwiek nie będę nic wprowadzał, bo więcej syntez na razie nie mam. SPIC 2 E. I teraz wybrałem drugi o wyższej tonacji SPIC 2. Utwórz nowy kropka, kropka, kropka. I teraz jest możliwość utworzenia nowego profilu. Bez mowy B. I jest ostatnia pozycja bez mowy. Primary P. I wracamy. Utwórz nowy. I teraz kropka, wracamy, kropka, kropka. U. Wracamy na utwórz nowy. Zatwierdzamy to enterem. Enter. Zamykam menu. Ogólne głosy, okno dialogowe. Edytuj domyślny, opcja zaznaczona. 1 z 2. Edytuj aplikacji Windows, opcja zaznaczona. 2 z 2. Jeżeli byłbym w otwartej aplikacji jakiejś, gdzie zależałoby mi, żeby dla tej aplikacji wybrać sobie syntezę mowy. Załóżmy, aplikacja jest angielskojęzyczna i chciałbym słyszeć to w oryginale, to wówczas musiałbym to robić przy otwartej aplikacji i wybrać właśnie aplikację. Akurat tutaj mam Windows OS, czyli eksplorator plików. Ten profil jest tutaj możliwy do definiowania, ale tego definiował nie będę. Więc wrócę na chwilę tylko, żeby pokazać, jak to dalej ewentualnie robić, ale nic nie będę zapisywał. Edytuj domyślny, opcja zaznaczona. Edytuj domyślny. I teraz idziemy tabulatorkiem sobie. Tab, profil, profil nas w pole kombi, SAPI 5 domyślny, 3 z 6. I tutaj, jeżeli mam jakieś syntezatory już, które nie są zdefiniowane, mogę sobie pospacerować po tym i wybrać któryś. Speak. Speak. Speak 2. Speak. Speak. SAPI 5 domyślny. Tak go zostawiam na razie, bo tylko pokazuję, co tu mam, bo wyżej mam Loquence i mam rosyjskojęzyczny syntezator. Tab, syntezator. Syntezator, nazwa, pole kombi. SAPI 5, 3 z 5. Tu jest nazwa syntezatora, można ją zmienić. RealSpeak Subdirect. To jest właśnie RealSpeak Subdirect, czyli pani Katrina mi się odezwała, rosyjska. SAPI 5. Eloquence Software. Remote Access Speech. Eloquence. SAPI 5. Wracamy z powrotem. Wszystko się zaprezentowało. Jakie tu mam? Tab, syntezator, język, pole kombi. Polish, 1 z 2. Polski albo English. Angielski. Jak zmienię na angielski tutaj, to natychmiast uruchamia mi się SPIC, który jest wielojęzycznym syntezatorem mowy, darmowym zresztą, i natychmiast przestawił mi się na angielski i miałbym czytane teksty przez niego po angielsku. Wracam z powrotem. Polish. Tab. Syntezator. Wykryj syntezatory SAPI 4. Kropka, kropka, tutaj tradycyjny przycisk do potwierdzenia, jeżeli to bym zatwierdził, a miałbym syntezatory SAPI 4, z których jeden używam właśnie SPIC-a, no to mógłbym odnaleźć na przykład Syntoka i tak dalej. Nie mam, więc tego nie będę robił. Tab. Głos. Tempo 12. Suwak poziome. 60%. Tutaj ustawiamy tempo. Wiadomo, że suwakiem poziomym, czyli w prawo, jak będę przesuwał się strzałką, to będzie się zwiększała prędkość jego. Nie będę tego ruszał. Tab. Głos. Interpunkcja. Pole kombi. Niektóre. 2 z 4. Standardowe ustawienia. Tab. Głos. Lektor. Pole kombi. Agata Poland. 1 z 3. Tutaj mam znowu, ponieważ mam trzy syntezatory, tak jak powiedziałem, Agatę, SPIC-a i SPIC-a 2. Jak przesunąłbym się, no to się zmieni mi. SPIC.pl Poland. SPIC.pl plus M2 Poland. SPIC.pl. Agata Poland. Czyli takie mam. Tab. Głos. Głośność 82. Suwak poziome. 80%. Tutaj ustawiamy głośność, wiadomo. Tab. Głos procentowa zmiana tempa. Edycja. Minus 20. Można to edytować, oczywiście. Tab. Ok. Przycisk. OK. Tab. Zapisz jako kropka, kropka, kropka. Jeżeli przycisk. Dodajemy nowy profil, to tutaj musimy właśnie wybrać to. Zapisz jako. Jeżeli bym coś tutaj zrobił, to po zatwierdzeniu tego pojawi mi się pole edycyjne. Ogłoszone będzie wprowadź nazwę i pole kombi. I tam wpisuję nazwę, no na przykład jakiegoś Daniela z tego Direct bym wziął, albo jakiś inny syntezator, Syntoka. No to wpisuję jego nazwę po prostu, żebym był później łatwo rozróżnił, co ja za profil wybrałem. I tutaj przeszedłbym z powrotem na OK i zostałoby to zapisane i te profile byłyby do wykorzystania.
Tab. Przywróć domyślne. Tab. Anuluj przycisk. I anuluj zrobimy teraz. Pulpit. Widok folder lista. Ponieważ zrobiłem anuluj, więc muszę jeszcze raz tam wejść teraz, bo tutaj już, jeżeli chodzi o tą zakładkę, będzie wszystko. Teraz jeszcze tylko pokażę ostatnią zakładeczkę po wejściu klawiszem Alt dla tych, którzy nie mają minimalizowanego okna JOS-a. Zakładkę pomocy. J. JOS 10. 0. Norton Internet. JOS 10. JOS menu kontekstowe. Narzędzia pod... Język podmenu. Pomoc podmenu. Trening. T. Pierwsza trening. Akurat jakbym to teraz potraktował Enterem, uruchomiłby się FS Reader do odtwarzania książek DAISY. No i jeżeli byłyby jakieś pozycje wskazane do odsłuchu dotyczące opcji JOS-a i tak dalej, i tak dalej, od razu mógłbym to tam odsłuchiwać. Nie mam. Jakbym to potraktował, to mi się zgłosi FS Reader i pozycja będzie pusta, dlatego że po prostu nie starałem się nawet tego zlokalizować, gdzie to jest i ewentualnie używać. JOS tematy pomocy. J. JOS tematy pomocy. Standardowo, jakbyśmy to teraz potraktowali Enterem, weszlibyśmy do pomocy, po których w pierwszym momencie chodzimy strzałeczką góra-dół, wybieramy to, co nas interesuje. Jeżeli są pozycje zamknięte, bo będzie taka informacja, książka zamknięte i na przykład praca z JOS zamknięte. Rozwiniemy to i tam wybieramy sobie stosowną pozycję, jaką potrzebujemy. Naciśniemy na tym Enter, klawisze F6, przełączy nam kursor na kursor wirtualny, czyli taki jak na stronach HTML potrzebny. Albo zapuszczamy ciągłe czytanie, albo też czytamy sobie strzałką w dół, przesuwając się. Jak potrzebujemy wrócić, naciskamy ponownie klawisze F6, wracamy do tematów pomocy. I to jest, tak się z tej pomocy powinno korzystać. Kolejna pozycja w pomocy. Skróty klawiszowe, K. Dokładnie tak samo działające. Jak to naciśniemy, będziemy mieli cały spis skrótów klawiszowych dla poszczególnych aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Co nowego, C. Co nowego, czyli informacje na przykład o JOS Tandem, o wyborze kart dźwiękowych przez JOS i takie te nowości, które są nowymi rzeczami, których w wersji 9.0 nie było, na przykład. Licencja użytkownika. U. Licencja użytkownika, jakbyśmy to uruchomili, posłuchamy sobie dokumentu licencji, który zaakceptowaliśmy przy starcie programu. Wsparcie techniczne. Wsparcie techniczne, wiadomo, łączymy się wtedy z Freedomem, bo możemy i ewentualnie zasięgać tam informacji albo AltX. Zasoby sieci web podmenu. Zasoby sieci web. AltX spółka z .o.a. Pierwsza pozycja, jak to rozwinąłem, jak widać, prowadzi na stronę AltX-u. JOS Headquarters J. I tutaj zaczynają się terminy angielskie. Technical support S. Pierwsze to jest training właśnie, drugie jest pomoc techniczna. FS Activate A. FS Activation to jest ni mniej, ni więcej prowadzące na stronę Freedomu do miejsca, gdzie można aktywować produkt. Surfing THE Internet I. Następnie jak surfować po necie. Magic Screen Magnification M. O Magicu informacje. Training Headquarters T. Tu jest training. Pacmate Headquarters P. Informacje o Pacmate. Real Speak Solody Red Download Page R. Tu jest prowadzące wprost do RealSpeak Solo Direct. To naciśnięte wprowadzi nas do serwera Freedomu, gdzie będziemy mogli pobierać darmo języki wyprodukowane przez Nuance. www.freedomscientific.com F. I to jest ogólna strona producenta oprogramowania. AltX spółka z i to jest tyle. A. Zasoby sieci web podmenu. JOS informacje kropka, 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 N. Jak to nacisnę, to będę miał informacje o wersji JOS-a i o dostępnych aktualizacjach na przykład. No, sprawdźmy, jak to będzie.
Enter. Zamykam menu. JAWS informacje okno dialogowe. JAWS i opatrzcie z wice H Speech wersja 10.0.1154. Numer seryjny 424143. Kod blokujący 101.4 doby 1. Software Maintenance Agreement. Pozostało aktualizacji 2. Zdalny dostęp wyłączone. Tandem Direct wyłączone. Autoryzowany za pomocą lokalnego klucza ILM. Copyright 1993-2009. Przez Freedom Scientific BLV Group LLC. Portions Copyright 1985-2009 by Microsoft Corp. Portions Copyright 1995-2009 by Nuance Inc. Portions Copyright 2002-2005 by RealVNC Ltd. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone w ramach projektu OpenSSL do użytku z OpenSSL Toolkit http://www.opensssl.org/. Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne stworzone przez Eric Younge, a y maupatryptsoft.com. Ok, przycisk. Enter. Żadne okno nie jest aktywne. No i to zatwierdziłem, bo po takich informacjach zatwierdza się to poprzez OK, bo na tym stoi. I jak widać, w tej chwili na lokalnym kluczu, na komputerze, mam jeszcze dwie aktualizacje, czyli do wersji 12. Windowsem, pulpit, widok, JAWS menu, zakończ, informacje, kropka, kropka, zakończ, K. No i ostatnia pozycja, o której należałoby powiedzieć, to jest właśnie zakończ. Możemy przez tą drogę wejść i nacisnąć zakończ i wyłączyć JAWS, lub też nacisnąć skrót klawiszowy, klawisz JAWS i F4, nacisnąć tak, że zgadzam się na wyłączenie JAWS-a. No i mamy zamknięty program. I to jest wszystko, co dotyczy omówienia panelu kontrolnego JAWS. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.